Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu, a w studiu telewizji Republika pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie pana posła. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie płatnej protekcji przy pisaniu ustawy, tej tak zwanej ustawy wiatrakowej. Ona o czym innym miała być ta ustawa, ale to oczywiście można zapytać, co ma piernik do wiatraka, ale, ale właśnie, a Donald Tusk chyba się chce wycofać już z tych rozwiązań, bo coś tak niejasno, co prawda, ale mówi, że chyba będą rozłączać te projekty. No tak, przed chwilą rozmawiałem też z marszałkiem Hołownią, też oni są w takiej sytuacji trudnej, nie wiedzą bardzo, co zrobić. Ja mówiłem, że najlepiej po prostu wycofać tą ustawę w całości. Jest projekt rządowy, który zamraża te ceny dla obywateli i to jest wystarczający projekt. A oni przy okazji tego projektu, który ma ulżyć obywatelom, włożyli, jak to mówią, no, wkradł się mały błąd, 24 czy 25-stronicowy, to taki mały, mogę powiedzieć, że no, 24 strony bardzo specjalistycznego tekstu, bo to tak mistrz mówię. Błędu, chyba nagrodę Nobla w dziedzinie literatury błędu powinien otrzymać, no bo 20 parę stron, a poza tym to jest całościowe rozwiązanie, które tam jest zawarte, dotyczące wywłaszczeń, dotyczące odległości, dotyczące też sposobu finansowania, bo to jest jeden element, o którym się najmniej mówi, czyli przywrócenie obliga handlu energią elektryczną poprzez giełdę. To, co windowało ceny energii w niebotyczne przestrzenie, po to właśnie, żeby konkurencyjne były te OZE-owe energie, które będą na tej giełdzie sprzedawane, bo one wciąż są droższe nominalnie niż energia pochodząca z węgla. A pani Henik-Kloska, od której nazwiska nazywa się ta ustawa, bo to już powszechnie się mówi Lex Kloska, tłumaczyła, że Lex Wiatrakowska, że te 300 metrów to chodziło o przydomowe wiatraki, przy domu 300 metrów od domu. Czyli kolorowe jarmarki, te wiatraczki tam kupujemy sobie i na płocie sobie montujemy i ten może być bliżej jak 300 metrów. Nie, no to oczywiste jest tłumaczenie, no jakoś się trzeba wytłumaczyć, zostało się złapanym za rękę, no to nie moja ręka, to nie ja, to właściwie nie wiadomo, kto to napisał, to samo się tam tak znalazło. No jakoś się trzeba tłumaczyć, choć trudno się z tego wytłumaczyć. Słyszałem, że już została zdymisjonowana, zanim została powołana, ale mają z tym problem, choć będą nam wołać, że właściwie to nic takiego, to tam się da jakieś poprawki wsadzić, już będzie super projekt. No tylko, że skutki opłakane to już są. Orlen tak. Stracił prawie 6 miliardów 5900 w wycenie. To są już wymierne skutki. Stracił na skutek, no też bardzo legislacyjnie wątpliwej konstrukcji, takiego podatku adresowanego imiennie do jednej firmy. Do jednej firmy, która przecież nie jest w 100% państwowa, tylko no, tam około 27%, chociaż teraz po przejęciu 49. To tak. 49, ale nadal jest to firma w dużym stopniu prywatna. Więc tutaj to jest dosyć ciekawe podejście, bo są przecież inne firmy też prywatne, zagraniczne w Polsce, które zajmują się też dystrybucją energii i one miałyby tego podatku uniknąć. Co więcej, z tego podatku z Orlenu wyszarpanego ma się dorzucić tamtym firmom zagranicznym, które będą budować te wiatraki, w większości niemieckie, no bo to Siemens produkuje. I jeszcze w dodatku stare, jak no, wyczytał tam pan słyszałem, minister Paweł tak, słyszałem taką sytuację, że gdzieś jest złoże węgla brunatnego, na którym są wiatraki w Niemczech i oni będą te wiatraki demontować, przyślą do Polski, a tam będzie kopalnia węgla brunatnego. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nówka nie bita, tak? Tak, nówka nie śmigana. A tutaj będą śmigane już te, jak się to nazywa, te śmigła będą już powyginane, a łożyska już zardzewiałe. No, tylko to jest kłopot później z utylizacją. To będą kilkuletnie, czyli ich czas zwrotu będzie dużo krótszy, a te
pozostawione później ogromne tam betonowe kloce zbrojone, no to kto będzie to usuwał? Firmy pewnie poupadają, wycisną ile się da, a później szukaj wiatru w polu i znowu Skarb Państwa Polski będzie musiał to utylizować. No to rzeczywiście jest ustawa, która powinna wstrząsnąć Polską i koalicją. O mniejsze przekręty upadały rządy. No, ten jeszcze nie powstał, więc upaść nie może. Pan minister, nasz gość był ministrem, pan poseł wspomniał o 24 stronach. Jedna pani poseł poszła do więzienia za dodanie słów lub czasopism, to, że tylko przypomnę. Ale to, co kwestią, no, która może rzeczywiście... Teraz nie pójdzie, bo teraz z więzienia się do Europarlamentu wysyła. To, co czynnikiem, który może rzeczywiście wstrząsnąć i to w sensie negatywnym polską gospodarką, jest próba czy opowiadanie o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Autorzy tych pomysłów nie ukrywają, że szukają tak naprawdę pretekstu, żeby to zrobić, więc to nie chodzi o to, że pan prezes, nie wiem, kogoś zamordował, a jeszcze potem zjadł, tylko trzeba wymyślić taki pretekst. Wczoraj szefowa Europejskiego Banku Centralnego powiedziała, że to jest sytuacja niedopuszczalna, że będzie bronić niezależności banku emisyjnego w Polsce, w razie czego skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No ale to jest najgorsze świadectwo, jakie może sobie wystawić Polska. Może nie Polska, ale ten przyszły, niedoszły. No z punktu widzenia inwestorów gdzieś tam w Nowym Jorku na giełdzie, to oni rozpatrują to, no jeżeli rząd polski w ten sposób działa, to, no to powiedzmy, to na całą Polskę spada, chociaż odpowiedzialność jest indywidualna. To jest kolejny taki krok w kierunku interesów niemieckich, bo tutaj Siemens miał problemy i Niemcy chcą tutaj wejść, nawet przejąć ziemię, więc być może te wywłaszczenia będą dotyczyły głównie ziem zachodnich i znowu jakby pośrednio, kruczkiem jakoś wrócą te ziemie do Niemiec. Natomiast tu jest kolejny cios w polską gospodarkę, bo to przy tych wiatrakach, te przywracanie handlu przez giełdę energii, to są miliardy, które będzie polska gospodarka musiała udźwignąć, a te pieniądze wypłyną za granicę. Mówią, że niemieckie fundusze emerytalne tam też mają jakiś udział w tych manipulacjach. Tu jest kolejny cios, no bo prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, póki jest złotówka, to my możemy mieć z tego powodu korzyści. Polska gospodarka rozwija się szybciej. Strefa euro przeżywa kłopoty. A jak wzmocnić strefę euro? No, dołączając taki duży kraj jak tłustą gąskę, Niemcy lubią polskie gęsi, żeby wzmocnić strefę euro. Kto na tym zyska? No, zyska niemiecka gospodarka. A Polska będzie musiała się podzielić kłopotami strefy euro i przyjąć te ciężary na siebie. Natomiast co się wtedy stanie? No, przestaniemy mieć Narodowy Bank Polski, no bo on już nie będzie potrzebny. Będzie Europejski Bank, który będzie, no nie wiem, może Bank Trzeciej Rzeszy, to, przepraszam, Deutsche Bank. No, mi się zawsze myli, bo Deutsche Bank jest spadkobiercą prawnym Banku Trzeciej Rzeszy. Reichsbanku, tak. I te nasze złoto, które wywieźli, ukradli, nadal tam jest. Nie chcą nam oddać, ale to już taki drobiazg. Pewnie Donald Tusk się zrzeknie tych roszczeń. Natomiast to może się skończyć tym, że polskie rezerwy złota po prostu będą europejskimi rezerwami złota i pojadą do Berlina. No, w czasie wojny światowej złoto też z Polski tam ewentualne wyjechało. Postawienie prezesa Adama Glapińskiego niewątpliwie przed Trybunałem Stanu, niewątpliwie spowoduje upadek polskiej waluty i podrożenie polskiego długu, który będzie spłacał, no, przecież ten nowy rząd. No i wtedy będzie powiedziane, no opłaci się mieć euro, no bo polska złotówka dołuje. I to być może będzie wina prezesa Glapińskiego, że jest taka zła sytuacja. Oni potrafią tak kręcić opinią publiczną. To jest kolejna sprawa. Donald Tusk obiecał, że wprowadzi w Polsce euro. Już chciał to robić poprzez swoje
swoje pierwsze rządy, wtedy jakoś udało się to obronić, bo sama Unia mówiła, że nie spełniamy kryteriów. Dzisiaj z pewnością, tak jak przy KPO, już nie musimy spełniać tych wymogów praworządności, bo już Polska jest praworządna, bo już nie jest neo-KRS, tylko już KRS, bo tam są nasi. Więc być może się okaże, że tu już nie będziemy musieli spełniać kryteriów. W końcu polska gospodarka ma się nieźle. Budżet jest 2 razy większy niż jak oni oddawali władzę, więc jeszcze go brać. A więc ten napad na bank wcale nie jest niczym zadziwiającym. Centralny port komunikacyjny ma przejąć zarządzanie, bo to budową chyba nie będzie można nazwać, pan Maciej Lasek. Czyli będzie likwidator masy upadłościowej. No, co się dziwić, jest lotnisko w Berlinie, po co ma być pod Warszawą? Może z panią Anodiną skonsultuję, bo to chyba jakiś autorytet dla pana Laska. No, zdecydowanie. Pamiętamy, jak Anodina napisała te głupstwa na temat zamachu smoleńskiego i później nasza komisja z panem Millerem, z panem Laskiem powiedziała, no to światła wiedza płynie z Moskwy i musimy ją też przyjąć jako pewnik, że to sami piloci się zabili. No, wtedy słyszeliśmy wersje niesłychane, że prezydent wszedł do kabiny pilotów i kazał się zabić załodze razem z nim. No, takie głupstwa były opowiadane i udowadniano nam, że to nie był zamach, tylko wina pilotów, którzy źle potrafili lądować na tym nam nieprzychylnym lotnisku w Smoleńsku. No. Tak, ta ziemia tam rzeczywiście jest skażona polską krwią. Tam są groby naszych obywateli. Myśmy tam czekali na delegację polską. Nie doczekaliśmy się. Pamiętam, jak dowiedzieliśmy się o tej katastrofie. Nikt nie miał wątpliwości, że to nie był zamach, bo przecież samoloty tak same z siebie nie spadają. Jeszcze rządowe, które są pod specjalnym nadzorem. No ten zdaje się też był pod specjalnym nadzorem, tylko trochę w innym sensie niestety. Pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy przestały nam działać telefony komórkowe, wtedy nam nie pozwolono jechać na lotnisko, tylko zapakować nas do pociągu i wywieźć do Polski. W każdej uliczce stały samochody półpancerne czy pancerne OMON-u. My jak tam przyjechaliśmy, to już od razu wiedzieliśmy, że coś się święci. To jest temat na osobną rozmowę, panie pośle, bardzo, bardzo ciekawą, bo pan poseł jest świadkiem tego, tak, co się zdarzyło w Smoleńsku. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Mimo wszystko, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Za chwilę serwis informacyjny, który poprowadził Michał Czeszniewski.